Spółka PZU pokazała wyniki finansowe za cały 21 rok, no i za czwarty kwartał, i muszę przyznać, że mnie te wyniki osobiście zaskoczyły, zwłaszcza jeżeli chodzi o zysk netto i to pozytywnie zaskoczyły. No a zysk netto w spółce PZU ak akurat jest bardzo istotny. Ja nazywam się Konrad Książek, witam się w kolejnym filmie z serii. Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na początku, zanim przejdziemy do spółki PZU, chciałbym polecić Ci zapisanie się na mój newsletter. Dostajesz checklistę dobrej spółki giełdowej i raz, czasem, dwa razy w tygodniu wysyłam maila odnośnie tego, co się dzieje na giełdzie, co się ważnego na giełdzie wydarzyło. No i też postanowiłem, że niektóre filmy będę robił tylko dla ludzi, którzy zapisali się na mój newsletter, więc myślę, że warto oprócz czego warto zajrzeć do mojego sklepu 20%. Z, wszystkiej, z całej kasy, którą, którą mi przelejesz, przeznaczam na wrocławskie hospicjum dla dzieci. Myślę, że dziennik inwestora to jest taki no, coś, czego raczej nie widziałem na, na rynku, a myślę, że to jest coś, co może pomóc w inwestycjach mi bardzo mocno. To pomaga. Wracając do PZU, no jest to spółka, która Umówmy się, nam życzy dobrze, bo tutaj oczywiście wszystkie spółki tam mówią o tym, że, że klienci są dla nich istotni i tak dalej, ale tak naprawdę mówiąc PZU naprawdę chce, żebyśmy wszyscy byli młodzi, piękni i zdrowi, no bo jeżeli będziemy wszyscy młodzi, piękni i zdrowi, to będziemy płacić na PZU, a nie będziemy wypłacać odszkodowań, więc PZU to jest naprawdę spółka, która nam bardzo dobrze życzy. No i jeżeli chodzi o PZU, oni pokazali te wyniki finansowe. No i jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, one są nawet lekko lepsze od konsensusu, też lepsze od tego, co było przed rokiem. No i zauważmy, że składka przypisana brutto, czyli to, co jest najbardziej istotne w przypadku PZU, jest wyższa o 4% rok do roku. No i trzeba przyznać, że ten cały 21 rok naprawdę jest bardzo dobry właśnie pod względem tej składki przypisanej brutto. Wynik na działalności lokacyjnej też też na, na plusie, odszkodowania są słabsze, no a to jest oczywiście plus, tak, no bo jeżeli jeżeli spółka wypłaca odszkodowania no to, no to wtedy traci te pieniądze, więc im niższe odszkodowania no tym, tym lepiej, te odszkodowania rzeczywiście są bardzo niskie, więc to jest ogromny, ogromny plus no i zysk netto jednostki dominującej 906 milionów złotych, 26% wyżej niż rok temu, 21% wyżej niż zakłada to konsensus, no a pamiętajmy o tym że jeżeli chodzi o Spółka PZU to jest spółka dywidendowa, więc ten zysk netto jest tutaj istotny. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 3,3 miliarda złotych tego zysku netto. No, biorąc to pod uwagę, ta dywidenda może naprawdę być bardzo, bardzo ciekawa. No, ja uważam, że tutaj 3 zł spokojnie możemy wypłacić, może nawet więcej, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o PZU, no, to tutaj nawet może być te 3,50 na, na akcję bardziej zakładam tutaj okolice 3 zł, powyżej 3 zł tej dywidendy, no, a ta dywidenda przy obecnym kursie i tak byłaby bardzo, bardzo dobra. Tak mówimy czasem, że spółki wypłacają dywidendę na poziomie, nie wiem, 2-3%, jeżeli chodzi o stopę dywidendy, a tutaj mówimy. O jakichś 8-9%, tak? więc naprawdę ta dywidenda jest bardzo bardzo dobra prawdopodobnie, tak? No bo jeszcze jeszcze nie wiemy. Ostatnio też była, myślę, że bardzo ciekawa, 350. No więc tutaj czekamy na jakąś informację odnośnie właśnie tej, właśnie tej dywidendy, marża PZU. Ubezpieczeniach na życie ma duży potencjał do, do poprawy, tak tutaj, tak tutaj mówi prezes. Chodzi tutaj o to, że, że jest niższa śmiertelność niż zakładana, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o wirusa, więc tutaj dzięki temu, oczywiście, może się poprawić marża. No, to jest jakby duży plus na najbliższe, najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o samą spółkę, jak to wyglądało w całym 21 roku, no to zauważmy, że składka przypisana brutto 25, 25 miliardów, tutaj 23 składki zarobione, zarobione netto, no odszkodowania na przestrzeni też całego już roku, bo wcześniej patrzyliśmy na sam czwarty kwartał na przestrzeni całego, całego roku, też leciutko, leciutko niższe, więc tutaj też informacja można powiedzieć można powiedzieć pozytywna no i jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, na ten moment tutaj nie widać niczego złego w tych wynikach finansowych. No i w liście prezesa zarządu do akcjonariuszy ja zawsze przyznam, że jeżeli chodzi o ten raport roczny, ten list, patrzę co tam jest napisane. Tutaj warto zauważyć, że rekordowy przypis składki, bo tutaj mówimy o tym, że w 2021 roku zwiększyła grupa PZU przypis składki 1,2 miliarda to jest rekordowy w historii 25,1 miliarda złotych, więc to jest rekordowy wynik, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę, PZU. No też mówimy o tym, że wynik netto najwyższy od Około 12 lat, więc tutaj też yy, i też tak naprawdę bardzo dobry wynik, i to jest najlepszy wynik od początku obecności PZU na giełdzie. Więc tutaj też myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że po prostu te wyniki na przestrzeni ostatnich lat, nieważne, wirus, niewirus, one są po prostu dobre, można powiedzieć, że nawet, nawet bardzo, bardzo dobre. PZU może przekroczyć swój cel wzrostu składki w 24 do 26,2 miliarda złotych, no bo oni mają strategię, gdzie właśnie w 2022 ma to być 26 ponad miliardów, okazuje się, że bardzo możliwe, że to przekroczą, no skoro już mamy 25 miliardów, więc może, może do tego 24 zostanie to przekroczone. Więc tutaj patrząc z tej perspektywy też jest istotna taka, można powiedzieć, pozytywna, y, pozytywna informacja. No te y, rozwój grupy PZU też jest duży, zysk na to, jak widzimy, na, na cały czas dobrym poziomie. Y, no i ta y, w czwartym kwartale składka przypisana brutto wzrost i tak naprawdę y, wzrost no, w prawie wszystkich segmentach, bo tutaj życie minus 3% rok do roku, więc mały, malutki spadek, ale jednak, jednak jest. No i zauważmy, że mocny jest popyt na ubezpieczenia pozakomunikacyjne, szczególnie w obszarze ubezpieczeń masowych, prawie, plus, no ponad plus 30, 30%, więc tutaj biorąc pod uwagę też to, no to widzimy, że to jest raczej tendencja, która nie powinna jakoś tak mocno, mocno spadać. Plusem tutaj jest też jedna istotna rzecz, którą ja zauważam, że jest intensywny rozwój sprzedaży w kanale bankowym, tak, bank PZU, Bank PKO i Alior. Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z bankami wzrosła o 75,6% rok do roku. I to jest dla mnie ważne, bo oni, pamiętam, w przypadku swojej strategii właśnie zwracali na to uwagę, że oni chcą mocniej jeszcze rosnąć właśnie przez ten udział u banków w, w właśnie sprzedaży produktów PZU. No i rzeczywiście to się można powiedzieć spełnia, no bo widzimy, że bardzo duży wzrost, także dla mnie to jest, dla mnie to jest ogromny plus. No i też tam. Yy, zdolność do wypłaty dywidendy tutaj jest, bo no, spółka jest bardzo bezpieczna. Wskaźnik wypłacalności 230%, więc grubo powyżej 200, a to jest taki taki ich założenie, żeby to było powyżej 200 i wyżej powyżej no, wyżej niż średnia europejska ubezpieczycieli, więc to jest na pewno informacja bardzo bardzo dobra i też warto zauważyć, że składka przypisana brutto PZU w czwartym kwartale, tutaj też jest, jest wzrost, jeżeli chodzi o te ubezpieczenia majątkowe no i jeszcze raz mówimy o tym, że wzrosły te ubezpieczenia masowe o 30,7% i tak dokładnie już mówiąc, to jest to ubezpieczenie upraw ubezpieczenie oferowanych we współpracy z bankami grupy, grupy PZU, czyli to o czym mówiłem, tutaj są fajne, fajne wzrosty w tym, w tym momencie, no i jak mówię, raczej nie widzę jakiejś tendencji na to, żeby to się żeby to się odwróciło też myślę, że taka istotna informacja, wynik na działalności inwestycyjnej z wyłączeniem banków. No bo tutaj był pe pewien problem, tak? Pytanie, czy te rosnące stopy procentowe dla PSU są tak dobre, czy jednak nie. No tutaj jest dosyć duże, duże spory są o to, no bo jednak część wyniku PZU to są banki, więc teoretycznie dobrze. Z drugiej strony, z drugiej strony tutaj niekoniecznie, w, historycznie to wyglądało, jeżeli chodzi o wzrost stóp procentowych, jednak ta działalność inwestycyjna trochę ciążyła. No a tutaj się okazuje, że czwartym kwartał jest lepszy od trzeciego kwartału 2021 roku w tej działalności inwestycyjnej z wyłączeniem banków, więc tutaj biorąc to pod uwagę, też mamy takie mocne mocne plusy. No przyznam, że jeżeli chodzi o PZU, jakichś takich specjalnych minusów tutaj nie widzę. Pytanie wciąż jaka będzie ta dywidenda, no bo tego cały czas cały czas nie wiemy, na ten moment czekamy. Ja myślę, że okolice 3 zł spokojnie. No a dywidenda w okolicach nie wiem 2, 250, myślę, że byłaby tak negatywnie przyjęta przez przez rynek. No PZU jeszcze do niedawna był poniżej 30 zł. Więc też jeżeli chodzi o spółkę, no to też oni troszeczkę już poszli, poszli do góry, no troszeczkę ponad 10%, 10% tak, z, z tych poziomów 29,60, 29,70. Na ten moment w wynikach finansowych żadnych problemów nie widać i myślę, że na horyzoncie też żadnych problemów nie ma, no bo problemy związane z wojną nie wiem w jaki, w jaki sposób miałyby jakoś mocno PZU dotknąć, więc tutaj też nie, nie widzę jakichś dużych, dużych problemów, a nawet jeżeli, nie wiem, na przykład ludzie będą mieli mniej pieniędzy, no to i tak ubezpieczenie pieczać się muszą, więc biorąc pod uwagę obecne perspektywy przyszłe, jakichś specjalnych zagrożeń dla PZU ja tutaj w tym momencie nie widzę. Mirbud, spółka, która zajmuje się budową różnego rodzaju dróg, różnego rodzaju autostrad, pokazała też szacunkowe wyniki finansowe obecnie po 3,60. Jeżeli chodzi o Mirbo, na razie znamy te oficjalne wyniki za pierwsze trzy kwartały i one są świetne, te wyniki za pierwsze trzy kwartały. No i mieliśmy szacunkowe wyniki za cały 2021 rok. No i te skonsolidowane dane finansowe 2,5 miliarda złotych, przychodów. Możemy to sobie zobaczyć, jak to, jak to wygląda, czyli ten czwarty kwartał lepszy niż czwarty kwartał 2020, o około 400 milionów około 400 milionów złotych, czyli Czyli tutaj biorąc pod uwagę ten czwarty czwarty kwartał 2021 on jest rekordowy mówiliśmy o 700 ponad milionach przychodów w trzecim kwartale teraz okolice 800 milionów tak więc więc tutaj kwartał naprawdę bardzo bardzo dobry zysk netto 127 milionów 127 milionów złotych i zobaczmy. No to jest mniej więcej tak, jak było w czwartym kwartale 2000, 2020, czyli te okolice 33-34, myślę, milionów złotych tego zysku netto. W Mirbudzie też jest istotny ten zysk netto jednostkowy, bo z niego jest wypłacana dywidenda. No i zysk netto jednostkowy 80 milionów złotych. 80 milionów złotych, no więc jaka tutaj może być dywidenda? Odpowiedź brzmi różna. Różna dlatego, że Mirbud chce przeznaczać od 10 do 50% na dywidendę. No nie wiemy ile tak naprawdę tutaj to, to będzie. No i jeżeli byłoby to, byłoby to te 50%, czyli mówimy o 40 milionach złotych na, na dywidendę, no to znów mielibyśmy, znaczy mielibyśmy kolejną spółkę, która wypłaca dywidendę w okolicach tych 10%, jeżeli chodzi o stopę dywidendy, no bo to by mogło być nawet ponad 40 groszy, jeśli chodzi o dywidendę. W 2020 tam było wypłacone coś koło 33 czy 35% zysku, więc tutaj biorąc to pod uwagę, że byłaby kontynuacja tego, no to znów cały czas możemy mówić o spokojnych takich 30 groszach na dywidendę, czyli i tak, i tak można powiedzieć, że, że będziemy mieli okolice 10%. Oczywiście, jeżeli będzie minimalna ta dywidenda, taką jaką Mirbud przewiduje, no to byłoby to 8-9 groszy, ale nie sądzę tutaj, żeby tak, żeby tak było zresztą dzisiaj też Budimex ogłosił, że no, tę dywidendę niezłą wypłaca, ale Budimex to też trzeba przyznać spółka, która ma pieniądze ze sprzedaży jednej ze swojej działalności. W każdym razie, jeżeli chodzi o Mirbud, ja tutaj się spodziewam, takich okolic 10% tej dywidendy. Nie się, jeżeli znowu to będzie znowu to będzie te 30 kilka procent z zysku właśnie jednostkowego na na dywidendę, więc tutaj też liczę na okolice 10%. Także dzisiaj takie dwie spółki były, które, które w okolicach 10% rokrocznie rocznie mogą, mogą dawać. Na no a Mirbut też podpisuje cały czas nowe kontrakty, no bo odpisa, o, ostatnio podpisane umowę na budowę zespołu produkcyjno-magazynowego, prawie 11 milionów euro netto. Tutaj mamy też umowę na budowę dwóch hal magazynowych, to jest wszystko w marcu. Tutaj 14 milionów euro, a jakby tego było mało, no to jeszcze w marcu sobie podpisali. A taką małą umowę na, na pół miliarda: yy, podpisanie umowy na zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74. Także dzieje się w, w Mirbudzie: oni na, na pewno mają cały czas wysoki portfel zamówień. Oczywiście. Mirbud to jest budowlanka. Budowlanka teraz będzie miała swoje problemy. Po pierwsze z marżami, po drugie z pracownikami i wciąż ja nie jestem jakby przekonany jak ta budowlanka z tego, z tego wyjdzie, no bo, no bo myślę, że tutaj ciężkie czasy przed całym segmentem budowlanym teraz, teraz będą, ale trzeba przyznać, że ja to zawsze powtarzam, już w 2021 roku była ciężka sytuacja dla budowlanki, bo też te ceny surowców szły do góry, jednak były spółki, które potrafiły sobie z tym poradzić. Mirbud jest taką spółką, Budimex to też była taka, taka spółka, no, to powiedzenie duży, może więcej tutaj naprawdę ma, ma znaczenie i możliwe, że Mirbut znów w miarę suchą stopę te, te, ten kryzys przejdzie w budowlance, ale wciąż uważam, że, że tutaj mamy mało danych i wciąż mało wiemy o tym, co się, będzie, co się będzie działo na rynku budowlanym, no bo myślę, że właśnie ten rynek budowlany jednak jednak tutaj ucierpi właśnie z powodu tej wojny na Ukrainie, więc na to też myślę, że warto zwrócić uwagę. ASECO to jest kolejna spółka, która dała wyniki finansowe. No dzisiaj nie umówimy wszystkich wyników finansowych, bo tych wyników finansowych to dzisiaj dało miliard spółek, ale wybrałem te właśnie. Myślę, że takie najbardziej istotne, jak właśnie PZU, Mirbut, też ASECO. No bo ASECO duża spółka, ASECO Poland duża spółka z segmentu IT, gdzie działa w bankowości, w instytucjach publicznych, w przedsiębiorstwach. Bardzo często, jeżeli korzystamy właśnie z jakichś z jakich serwisów, właśnie internetowych, jeżeli chodzi o banki, to właśnie korzystamy z usług ASECO. I teraz, jeżeli chodzi o spółkę ASECO, oni dzisiaj 5% na plusie na ten moment, czyli w okolicach 15, 80%. Prawie 1 złotych, no więc widzimy, że inwestorzy docenili te wyniki finansowe, a na te wyniki finansowe są po prostu dobre. Co prawda, zysk net to jest yy, akcjonariusz jednostki dominującej, tam może szwankuje. Ale to już wiedzieliśmy wcześniej. ASECO powiedziało szacunki, w tych szacunkach właśnie był, to był szacunek odnośnie zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej. Wiedzieliśmy, że to będzie, tam mówili chyba 105 milionów złotych, jest 106, więc tutaj nic się złego nie stało. No, one jest niższy niż 2024 czwarty, czwarty kwartał. No, z kolei przychody tutaj naprawdę bardzo dobrym poziomie 4,2 miliarda złotych, no i dzięki temu całość tego roku. Prawie 14,5 miliarda złotych przychodów. Rekordowy rok, ale ASEKO do tego nas, nas zaczęło przyzwyczajać, że każdy kolejny rok jest rekordowy. Pod względem zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej też mamy wzrost, i to jest istotne, że trzeci rok z rzędu ASEKO rośnie, jeżeli chodzi o właśnie zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej. Także to jest na pewno duży, duży plus. No, i jeżeli chodzi o tę dywidendę, zaproponowali 3,36 dywidendy. Ja osobiście obstawiam, że to będzie 3,15-3,20 max, patrząc na to, jak to ospale podnosili tę dywidendę. Tutaj, moim zdaniem, to jest takie miłe zaskoczenie prawie 300 milionów złotych na tę dywidendę. No, rekomendowane, ale raczej, raczej tutaj będzie zatwierdzona. 3,36, no to już nie jest może tak pokaźna stopa, jak w przypadku. Prawdopodobnie oczywiście, bo wciąż tego nie wiemy, uczy, czy Mirbudu, ale jednak wciąż fajna tutaj, fajny dodatek do naszych inwestycji. No i ASECO na fali rosnącej na ro, fali rosnącej, roli cyfryzacji, rekordowe wyniki za 2021 rok. No i tutaj mówimy o tym, że przychody 19% wyższe sprzedaż własnych produktów usług wzrosła o 17-17%. Zysk netto też wzrósł o 17% akcjonariuszom jednostki dominującej, oczywiście. No i jeżeli chodzi o spółkę, oni są wciąż bardzo dobrze zdywersyfikowani, bo tutaj mamy segment przedsiębiorstw 40%, bankowość, finanse 35%, instytucje publiczne 25%. Tutaj nieważne co się dzieje, ASECO sobie zawsze potrafi poradzić na jakimś rynku. Ono tak naprawdę radzi sobie na wszystkich rynkach, bo mamy wzrosty właśnie we wszystkich, we wszystkich rynkach i to jest też myślę, że bardzo istotne. ASECO nie rośnie w jakimś tam jednej, jednym segmencie, tylko we wszystkich. Plusem jest też to, że w 2021 roku rynki zagraniczne, odpowiadały łącznie za 89% przychodów grupy, a Zyko jest ewidentnie eksporterem, więc tutaj mamy informację pozytywną. Oczywiście oni też ponoszą koszty w innych walutach, bo oni no też dużo przejmują spółek, spółek, które działają na jakichś innych rynkach, nie wiem, amerykańskim, izraelskim, no i tutaj też mają koszty, więc to nie można mówić tak, że, że oni tylko zarabiają w innych walutach, nie mają kosztów, koszty też tam, koszty też tam są, no i skonsolidowany portfel zamówień to jest też myślę, że istotne. Mówimy o tym, że to jest 9,8 miliarda złotych, prawie 30% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a w kursach stałych, takie bardziej porównywalne dane, to jest 18% więcej rok do roku, więc. Ten portfel zamówień jest większy, więc no, spodziewamy się tego, że ASECO znów będzie miało rekordowy rok, ten 2022. I też tutaj zwracam uwagę, że myśląc o perspektywach rozwoju, nie sposób nie wspomnieć o wojnie w Ukrainie, której długofalowe skutki trudno przewidzieć, i już jej pierwsze dni pokazały, jak ważne jest zadbanie o cyberbezpieczeństwo kraju oraz utrzymanie ciągłości działań kluczowych systemów infrastruktury krytycznej. Więc tutaj też myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że, że ta wojna, która się dzieje za naszą wschodnią granicą. W żaden sposób negatywnie nie będzie wpływała na, na spółkę ASECO, możliwe, że jakoś pozytywnie, ale bardziej mówię, myślę, że tutaj, że tutaj po prostu nie będzie miała wpływu na, na ASECO. No i ta dywersyfikacja tam jest, ta dywersyfikacja jest od zawsze, bo zauważmy, że zawsze tam była ta dywersyfikacja. Myślę, że to się coraz mocniej wypłaszcza, czyli coraz mocniejsze mamy coraz mocniejszy, mamy taki podział, że trzy segmenty są w miarę, w miarę już równe, co jest oczywiście, oczywiście plusem, no i ten istotny udział rynków zagranicznych, o czym też wcześniej wspominałem, większość to są jednak rynki zagraniczne, w tym momencie, kiedy ta złotówka jest słaba, to jest zdecydowanie, zdecydowanie plus, tak naprawdę we wszystkich sektorach są wzrosty, no bo ten sektor bankowość finansów, wzrost średnioroczny, wzrost około 10,4%, ostatnio 15%, przedsiębiorstwa ostatnio 24, a średnio plus 14, instytucje publiczne plus 17, a średnio plus 18, więc zauważmy, że oni przez ten ostatni rok no, rosną szybciej niż, niż zazwyczaj, więc to też jest istotna taka pozytywna informacja. No, i w 2021 roku do ASECO dołączyło 18 spółek. Oni też się właśnie rozwijają przez akwizycję. To jest zupełnie coś zupełnie normalnego, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę. No, i ten portfel zamówień cały czas rośnie i to rośnie też we wszystkich segmentach. Zauważmy, wszystkie segmenty są tutaj na plus. Dla mnie osobiście zdecydowanie, zdecydowanie największą siłą ASECO jest to. My dzisiaj sobie rozmawiamy tutaj o wynikach za no, głównie ten czwarty kwartał 2021 roku i za cały 2021 rok, ale bardzo prawdopodobne będzie to, że kiedy... Za rok się tutaj spotkamy i będziemy rozmawiali o wynikach za czwarty kwartał 2022 roku i za cały 2022 rok. To ja nie powiem niczego innego co tutaj. Ja mogę tak naprawdę sobie audio tutaj zachować, yy, za rok pewnie wkleić i tylko, tylko tutaj dane lekko lekko zmienić na jeszcze mocniejsze plusy. To jest dla mnie siła aseko, że nie ma tutaj, nie wiem, plus 500 w skali roku, czy następny rok minus 200, bo ja wiem, że często szukamy takich spółek, że, że muszą być, nie wiem, muszą, yy, muszą dawać tam plus 100%, plus 200%. Tam słyszę, że pociąg już odjeżdża i zaraz będzie tam 200% do góry, a Seko taka nie jest i to jest dla mnie jej siła, że ona jest bardzo przewidywalna, a jeszcze dodają fajną dywidendę. Która na, na przestrzeni lat, jak się kumuluja, kumuluje, na pewno daje bardzo fajny, bardzo fajny pieniądz. No i spółka ewidentnie stabilna, która jakichś większych minusów ja tu nie zauważam. Były, e, były informacje odnośnie kontroli UOKIK u ale i tak sądzę, że to nie będzie miało jakiegoś dużego wpływu na spółkę, na grupę ASECO całą. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ASECO, nudna spółka, ale to jest naprawdę ogromny, ogromny komplement. Jedna z najbardziej nudnych spółek na polskiej giełdzie. Nawet nie wiem, czy nie najdudniejsza, i to jest, to, to oznacza, że to jest no, bardzo, bardzo pozytywne określenie właśnie o tego, typu, o, o tego typu spółkach, więc tutaj ja w aseko żadnych takich minusów, jakiś nie, osobiście nie, nie znajduję. Jak ktoś znajduje jakiś duży minus, to napiszcie w komentarzu, no bo może jest coś, tego, co przekapiłem. Jak mówiłem, była ta sprawa z Łokikiem i ona wciąż jest w toku, tak? no bo mówimy o tym, że. Że tutaj łokik wszedł do, do ASECO, a łokik w siecibach ASECO, komarchu, więc tutaj podejrzenie jest jakiejś zmowy przetargowej. Ta, ta kontrola trwa, więc zobaczymy, jak to, jak to dalej będzie. Na ten moment innych żadnych minusów w ASECO nie widzę. No i jeszcze jedna spółka, jeszcze tutaj ostatnia spółka. County. Spółka Kenty, no, którą ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć, jaka będzie ta, ta przyszłość spółki. Oni jutro dają, nie, dzisiaj dają raport roczny. O, to dzisiaj będziemy mieli raport roczny, jeżeli chodzi o Kenty, z tym, że Kenty zawsze daje szacunki wcześniej. No i Kenty dała szacunki, szacunki za pierwszy kwartał. Ja wiem, że pierwszy kwartał jeszcze trwa, ale Kenty zawsze daje w trakcie trwania tego kwartału. Trochę mnie to y, trochę mnie to bawi, ale w sumie spoko, czemu nie. Y, no i spółka Kenty dała y, szacunki za ten pierwszy kwartał 2022. Przychody plus 52% rok do roku. 1,5 miliarda. Zauważmy, że jeżeli chodzi o te przychody, one tutaj też cały czas rosną, cały czas się fajnie, fajnie to zwiększa, tak? No a jeżeli chodzi o to jak to wygląda kwartalnie, no to też widzimy, że mamy wzrosty, ale ten wzrost jest naprawdę imponujący. bo mieliśmy miliard, miliard 100, miliard dwieście, a teraz nagrywamy miliard 500, więc tutaj naprawdę ogromny, ogromny wzrost. Zysk netto zauważmy 8% na plusie, 148 milionów milionów złotych, więc no trochę gorzej niż ten drugi, trzeci, trzeci kwartał. No i to może być pewien, pewien problem, jeżeli chodzi o grupę, o grupę Kenty, bo grupa Kenty, no to pamiętajmy, że jest to spółka, która działa w tym segmencie aluminium. Cena aluminium w tym momencie bardzo mocno rośnie. Pytanie, czy oni będą w stanie to przełożyć na klienta? W moim odczuciu nie do końca. Więc tutaj mogą być pewne problemy. No teraz no w 2021 roku pamiętajmy, że Kent miało takie dobre otoczenie. bo pierwsze, aluminium było tanie w miarę, tak w stosunku do tego, co jest co jest tak naprawdę teraz. No to było było tanie, tak, a może inaczej nie poszło aż tak mocno do góry jak inne surowce, bo niektóre surowce poszło kilkaset procent już w tym 2021 roku. Aluminium aż tak mocno nie szło. No, i też pamiętajmy o tym, że był ten zator w kanale sueskim, i to Kentom też pomogło, bo wtedy kontrahenci musieli brać produkty od Kent. No, i Kenty mogło sobie podnosić marże dzięki temu, bo było mniej produktów na rynku. Więc tego już nie ma. chyba że znowu jakiś tam statek się się tutaj zatrzyma, właśnie w kanale sueskim. A to by nie było głupie, gdyby się okazało na końcu po wielu latach, że to Kenty to wymyśliło. To w sumie byłoby to, byłoby to bardzo ciekawe, no ale oczywiście mówię to mówię tu pół żartem. Jeżeli chodzi o spółkę, no to mówią tutaj o tym, że perspektywa była bardzo dobra, ale została przerwana przez wybuch wojny w Ukrainie. No, i gwałtowny wzrost cen surowców mamy, no i niepewność odnośnie, odnośnie tego, co się, będzie, co się będzie działo. Ważne jest też to, że podana wielkość EBITDA oraz zysku netto z działalności operacyjnej uwzględnia odpis na aktywa grupy narażone na utratę właśnie ze względu na wojnę. Aktywa spółek ukraińskich 41 milionów złotych zapasy grupy Kęty około 7 milionów, no i aktywa innych jednostek 1 milion, no czyli tutaj ponad ponad 55 milionów złotych zostało odpisane od tego, no, ebitdy i też EBIDA i Zysk Netto zostały tym można powiedzieć obciążone, więc gdyby nie to, no to te wyniki byłyby i tak świetne, no tutaj trzeba przyznać, że pamiętajmy o jednej rzeczy, oni kupują aluminium, później to sprzedają, czyli, czyli to nie jest tak, że oni w tym momencie sprzedają to, które nie wiem, kupili 4 marca po 3900, tylko pewnie sprzedają to, które nie wiem, kupili w listopadzie czy, czy w grudniu, więc tutaj to jest taka troszeczkę bomba z opóźnionym zapłonem. To ich dopiero dotknie te wysokie ceny, ceny surowców. No i jak mówię, pytanie, czy oni będą w stanie to przerzucić na klienta. Obawiam się, że, że niestety nie i to jest taki, myślę, że pewien problem, jeżeli chodzi o kenty. No chociaż nie mamy żadnych takich informacji, żeby nie mogli tego przerzucić, przerzucić na klienta, no ale wzrost cen surowców ten aluminium im akurat tak mocno. Nie, nie sprzyja właśnie ze względu na to, że muszą przerzucać na klienta, a już możliwe, że nie są w stanie w 100% tego na klienta przerzucić. No i tutaj mówimy też, że jeżeli chodzi o. Kontrakty handlowe, kontakty handlowe z firmami z Rosji i Białorusi, oni stwierdzili, że, że zawieszają to, ale w skali 2021 roku transakcje sprzedaży segmentów grupy na rynki stanowiły w segment wyrobów wyciskanych 4%, systemów aluminiowych 3%, 3% opakowań gienkich. 6%, więc tutaj nie ma żadnego, żadnego problemu. Jeżeli chodzi o te dostawy, no to w segmencie wyrobów wyciskanych to są wlewki aluminiowe do, do Alupol LLC, całość zapotrzebowania spółki, z tym, że ta spółka Alupol LLC jest bardzo, bardzo małą spółką. Segment systemów aluminiowych dostawy kształtowników z Rosji około 13% łącznego zapotrzebowania. No i tutaj mówimy segment opakowań giętkich, 14% łącznych zakupów, czyli to nie jest tak, że, że ten konflikt na Ukrainie w ogóle nie wpłynie na spółkę, nie wpłynie jakoś mocno, ale jednak, jednak ten wpływ tutaj, tutaj będzie no, większy niż w przypadku PZU, czy, czy na przykład ASECO, tak, więc tutaj biorąc pod uwagę kęty, no niestety trzeba być na tym na to nastawiony, że w 2021 roku było lepsze otoczenie makro niż w 22, przynajmniej na ten moment jest dużo gorsze to, dużo gorsze to. To otoczenie, więc na to też warto zwrócić uwagę. Czekamy na raport roczny, no chociaż jak mówię, te wyniki za cały 2021 też znamy, bo były te szacunki, więc tutaj bardziej może jakaś część opisowa coś nam tutaj, coś nam tutaj więcej, więcej powie. No jak dla mnie kęty jednak stoją troszeczkę pod znakiem zapytania. Fajna dywidenda tam jest zawsze, cały czas zwiększająca się, tam jest też duży udział OFE w akcjonariacie, a OFE zawsze naciska na to, żeby ta dywidenda była wysoka, więc prawdopodobnie dalej będzie wysoka. No pytanie, czy, czy rzeczywiście Kęty zostanie jakoś bardzo mocno tym dotknięte konfliktem. No, w moim odczuciu jednak może to być takie no, znaczące, znaczące dotknięcie. Jeżeli liczymy na to, że Kęty dalej będą pokazywały coraz lepsze wyniki finansowe. No to tutaj trzeba się nad tym troszeczkę myślę, że zastanowić. Na ten moment nie widać tego spowolnienia, ale uważam, że w perspektywie najbliższego, nie wiem, pół roku, no może tu być, może tu być ciężko, jeżeli chodzi o kęty, żeby utrzymać dynamikę wzrostu, bo o samą spółkę jakoś tak strasznie mocno się nie boję. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty myślisz o tych wszystkich spółkach, które powiedziałem. seko do niczego się nie przyczepiłem, bo nie wiem do czego się przyczepić. Mirbud, no budowlanka, tu się można do czegoś przyczepić. Kęty, no znowu to wysokia cena aluminium, też się można przyczepić. PZU, nie mam się do czego przyczepić absolutnie. Powiedz mi, czy ty się czegoś czepiasz w komentarzu. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę samych zysków. Miłego weekendu. Cześć. Do poniedziałku.